We will see her, right? We'll see her again. And soon. You convinced me of that. So stay strong. Don't worry. We'll finish this and go see her together. I put on my makeup, talking to the mirror. I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Final Fantasy XIII. Jest to już nasze które spotkanie? 15? Czy któreś? Możliwe, możliwe. Dobra. W poprzednim odcinku zaupgradowaliśmy trochę nasze bronie. Zobaczymy jak się będą sprawować. Damage powinny być o wiele większe i to powinno iść o wiele szybciej teraz wszystko. Nie zdawałem sobie sprawę, że to aż... Tyle. W ogóle znaleźliśmy dziwną rzecz. Nie wiem dlaczego miałem słabszą broń założoną. Dla Hope'a. Może nie dużo słabszą, ale jednak była słabsza. No teraz jest na pewno słabsza, bo już ją ulepszyliśmy na tyle, że nie ma sensu. Czy on się obraca? Niech się obróci, może wbijemy mu od razu. Bo jak on nam... Jak on nam... Nas uderzy... No dobra, on nas widzi. Czy u nas? Czy... Może nas nie wyczuł. O, i ładnie. No to będzie szybkie. Stagger wbity 600%. W ogóle Hope go tam gdzieś... ta, Lightning go gdzieś wyrzuciła w kosmos. Spadnie na to w ogóle? Chyba nie jest w stanie spaść. No jak widzicie, jak się zakradniemy, to te walki w ogóle nie mają... znaczy nie przynoszą żadnej przyjemności. Tam jest przedmiocik, to sobie zdobędziemy. Tam jest dwóch takich obrońców, ale oni stoją przodem do nas, więc i tak się nie uda nam zakraść do nich. Zrobimy jeszcze tak, rozdamy sobie krystarium. Bo trochę nam tutaj urosło. I polecimy sobie tu w dół. Quake. Dużo czarów się uczymy, widzę tutaj na tym poziomie. Magic. I roll level już tutaj nam rośnie. Którego rozwiniemy do końca i myślę, że na razie nie dostaniemy drugiego poziomu. Dla Hope'a w tej kategorii. Natomiast komando u naszej rating też już jest rozwinięte na maksa w tym momencie. Tak. 1 na 1, 8, 10, 7, 5. Tak. Może rozdajmy jej tutaj w medyku coś. Może się przydać. Chociażby dlatego, żeby w razie czego robić jakieś ciekawe tam połączenia z Hope'em. No to już ma drugi poziom tego komando rozwinięte. Później tu zostało jej tam kilka rzeczy dla Reavengera, ale najpierw sobie pójdziemy u niej w medyka, ponieważ medycy są bardzo istotni. A nie będziemy zmuszać po jednego Hope'a, żeby ciągle był medykiem, skoro on ma bardzo dobre zdolności do atakowania. Okej. Okay. Więc lecimy, zawijemy tutaj tych dwóch. Oni nas wiadomo widzieli, jak już wspomniałem, byli obróceni przodem do nas. Zobaczmy tutaj obrażenia. Jest ok. Zrobimy tak, spróbujemy technikę. Zobaczymy ten Quake, jak on zadziała. Jakiś damage padł. Techniki są o tyle fajne, że nie zużywają nam naszego paska, tak jakby tury. To jest jakiś strasznie odporny na nasze czary, naszą magię. Ale za to nie jest odporny prawie wcale na ataki lightning. Pięć gwiazdeczek. Jakieś przedmioty. No i przedmiot jakiś tutaj chowany przez tych panów. No i tak, ja ulepszyłem, tak?
Serio, ulepszyłem broń dla Hope'a, a mamy tutaj nową broń. Zobaczmy sobie to. Wiadomo, teraz powinien być słabszy. Ale on na pierwszym poziomie... On na pierwszym poziomie jest tylko troszeczkę słabszy. Na razie zostawimy sobie tą, tego Airwinga. Jak będzie tylko zapis, to spróbujemy zaupgrade'ować sobie tą nową broń. Wiedziałem, że tak będzie, że już kiedyś o tym wspominałem, że jak zaczniemy upgrade'ować, to się pojawią nowe bronie, których będzie... przez które będziemy myśleć, że szkoda w sumie upgrade'ować tych poprzednich. No i tak się stało. No ale nikt nie jest w stanie przewidzieć w przyszłości. Zawsze mogę wczytać save, ale to nie ma sensu. Błędy się popełnia w takich grach. Na szczęście to nie są jakieś błędy, które zepsują nam gameplay. Wręcz przeciwnie. Dobra, te pieski nie są w ogóle tam problemem. Dobijmy go. I tyle z niego zostało. Proch. Co się z nim stało? Przedmiotów nie ma żadnych. Czy tu chcemy się wbić od tyłu? Można spróbować, niekoniecznie mu się udać. Ale się udało. I skupmy się na tym Vespidzie. Wbijmy mu tego Staggera. Zabijmy go raz, dwa. W sumie jest na... właśnie, na jedno combo. Lighting. W ogóle oni są bardzo podatni na ataki fizyczne, widzę. Na magię są odporni. Ale za to magia im wbija. Dobrego Staggera. Założymy, oni mają tak jakby dwa tryby. Jeden tryb to jest właśnie teraz, w tym momencie, ten mieczek tam obok nazwy tego stworka. Podniósł mu odporność na jak to się nazywa? Na ataki fizyczne. Ale za to obniżył mu odporność na magię i oni na tej zasadzie działają. No, chyba, że mają dwóch bufferów. Dobra, widzę tam wyjście z lokacji. Zobaczymy, co nam tu gra szykują. Ci szarżują na nas. A tak. Nie udało się go zejść od tyłu, więc to nie będzie już teraz taka prosta walka. Tym bardziej, że jest ich tutaj więcej. Alfa Behemoth. Będziemy mogli się tutaj czasami... Będziemy musieli się czasami tutaj przełączyć. Dobra, użyjmy Quake'a. To ich troszkę osłabi. On ma bardzo wysoki ten próg Staggera. O, jest i obszerówka. Spokojnie. 50% naładowania tego jego ataku. Teraz go dobijemy. I będziemy musieli się przełączyć Ravenger i Medic. Przełączymy się na chwilę. Żeby tutaj Lighting nas uleczyła. I ze spokojem możemy się przełączyć z powrotem. Dobra. Płynne przełączanie tych paradigmów jest dość istotne. Dobra, jakieś tam przedmioty wpadły. Znikajcie. I wychodzimy z tej lokacji. Zapewne będzie cutscenka, więc... Więc popatrzmy. どうだろうな逃げたとしても、いつかは追いつかれる。どこかで観念するか、覚悟を決めるかだな。覚悟。あいつ生きてると思います。スノーか。無駄に頑丈だからな。
あいつの取り柄はそれだけさ。初めて会った時から慣れ慣れしくて気に食わなかった。ガキを集めて大将を気取ってノラとか名乗って。どうしてノラなんですか。直球すぎて笑えるぞ。ノラはノラ猫、権力の犬と違って気ままに生きるんだと。いいご身分さ。 Lightning chyba nie wie. I teraz zaczyna trochę mi dać myśleć na temat tego, dlaczego tak wypytuje ciągle Hopo Snow. Okej, mamy tutaj safe pointik, ale lecimy dalej. Zobaczmy, czy jakieś przedmioty. I w tym momencie sobie zupgrade'ujemy tą nową broń. Założę ją w ogóle. To był ten Hawkeye, tak? Założymy Hawkeye'a. Jedziemy sobie tu. W ogóle jakiś nowy sklep się pojawił. Zobaczmy może. Co to macie? No i zobaczcie jakie tu są ceny. Ja to wspominałem ostatnio, nie wiem, w którymś odcinku. Że zobaczcie w lewy dolny róg, tam jest nasza kasa. Cały czas walczymy, teoretycznie wszystkie przedmioty staram się znaleźć, jakie pojawiają się dodatkowe na mapie. A kasy mamy tak mało. W sumie z jednej strony to jest sensownie rozwiązane, z drugiej natomiast no, nie stać nas w teorii na nic. Tak? Bo co możemy kupić? To co już mamy, tak? A czy to się opłaca? To też by się opłacało. Ewentualnie. A, HP by nam podniosło, ale to już wolę ulepszyć sobie to, które mamy. Także no to nie ma sensu. A tu? Zobaczcie, Phoenix Down 1000. Mam 5, no nie potrzebuję. Antidome mam 7. Pocianów mam 50, ponieważ w miarę jak się przełączam między paradigmami, no to jest ok, nie? No możemy sobie dokupić kiedyś tam coś więcej. Są te części takie te do ulepszania, no ale też są ceny takie kosmiczne, że to nie ma w ogóle sensu. Także nie wiem po co są sklep, chyba że później zaczniemy jakoś sensownie zarabiać. Teraz natomiast przejdziemy sobie tutaj do tego ulepszenia tego Hawkeye'a, tej nowej broni. Co tutaj jest mało? A może na tych małych się wbija jakiś fajny ten mnożnik. No właśnie, dostaje się. A nie. Mamy coś w ogóle, jakiś function. Jest transformation. Ciekawe. Ubijamy sobie te tutaj niskie. Żeby właśnie nam tu ten mnożnik się nabił, większy. To nie. Nie wiem, czy to. Level wzrósł. 100% X bonus. Czyli razy 2. Razy 2. No to nadal jest mało. Więc spróbujemy wbić sobie. Chyba, że nam spadnie teraz. Nie, nie spadło na szczęście. Tu możemy sobie wbić coś takiego. Może to. I może to. Może to. Jeszcze dobijmy sobie do kolejnego poziomu.
Dobra. Więc zapiszmy sobie. Zapiszmy sobie, to my pograliśmy sobie 24 minuty, więc myślę, że to będzie na tyle z tego odcinka. To sobie zapiszemy. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Do zobaczenia, do usłyszenia. See ya.